Panie i panowie, witajcie. Ja jestem Ashu, a to jest Zagrajmy w Alien Breeds, część druga. W poprzednim odcinku udało mi się przejść pierwsze dwa poziomy, a to jest poziom trzeci. Tu się na chwilę zaloguję tylko do systemu, ale nie wiem, czy to jest najmądrzejsze rozwiązanie w tej chwili. Nie, nie wydaje mi się jednak. No kurczę. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. Opuść. Dobra, rozłączyłem się. To było trochę bez sensu. Ach, kurczę. Muszę być ostrożny. Dobra, klucz. Tutaj wejdziemy, klucz, ale... O, właśnie. I teraz będziemy kierować się na południe. Jak dobrze pójdzie, uda mi się uniknąć tych obcych grasujących u góry. Kurczę, nie chcę terminalu. Aj. Zbyt łatwo jest się zalogować przypadkiem, bo wystarczy stanąć przy terminalu i wcisnąć fire. Oj, to też było niemądre. Dobra, tego i... Patrz, następne jakieś larwy, to chyba jak larwy wyglądało. Strasznie szybkie są i niebezpieczne. O, proszę. Obcy z ADHD, już niedługo. Klucz i trochę kredytów. I teraz w lewo. Następna setka. Teraz tego tu zdejmiemy. O, dwóch ich jest. Już nie ma żadnego. Następne klucze i kredyty. I... dobra, tędy idziemy. Z tej dziury wyłażą obcy. Trzeba być ostrożnym. Ponieważ jadę na resztce życia. I wystarczy jeden zły ruch. Kurwa. Właśnie, tego się bałem. Szybko! Dobra, jest, jest! A, udało się! I teraz spieprzamy stąd. Dobra, udało się. Tego szybko zdejmiemy. Dobra, elegancko. I możemy się podłączyć pod terminal. I chyba będę miał już wystarczającą liczbę pieniędzy, aby kupić nową broń. Miejmy nadzieję. Bo z tym podwójnym laserem to ja zbyt daleko nie zajadę na tym poziomie. No, chodź, broń. Nie. Nie. Plasma shotgun. O, właśnie. Elegancko. I wychodzimy. Proszę. O to chodziło. Teraz to... jak to się mówi? Like a boss. Trochę to głupie było, nie? Like a boss. Dobra. Trzeba szybko się poruszać. Bo ci obcy są naprawdę bardzo niebezpieczni. Pewnie zwróciliście uwagę, wszyscy są tacy strasznie ciemni. Generalnie jest bardzo ciemna paleta kolorów. Pamiętam, że wieki temu czytałem wywiad z Rico Holmesem, który chyba, o ile pamięć mnie nie myli, był odpowiedzialny za grafikę oraz ogólny design Alien Breed. Pamiętam, utkwiło mi to w pamięci, że to chyba on powiedział, że gdyby zdecydowali się użyć odrobinę innego koloru, na przykład zielonego, to ci obcy wyglądaliby jak potwory ze Space Invaders. Ale ogólnie chyba musicie przyznać i ogólnie, kurczę, nie mogę się wysłowić, a to dlatego, że tutaj jest boss. Wielka mrówa, która na dobrą sprawę nie jest zbyt niebezpieczna. I zaraz powinna się przekręcić. No ginże, no i właśnie.
Dobra, zbierzemy trochę fantów. Ekstra życie, to się na pewno przyda. I teraz będziemy musieli spieprzać z tego poziomu, dokładnie. To nie powinno nam nastręczyć większych problemów, ponieważ wracamy dokładnie tą samą drogą, którą przyszliśmy. Chociaż kto wie... Dobra. No, kurczę, wyjdźże! Ach, nie w tą stronę. No, pięknie to zrobiłem. Skubany! Dobra, tutaj przejść. No i w pizdu! Wylądował. Tak się kończy. No właśnie, straciłem życie. Szybko muszę się przedostać do... do windy. Już chyba tylko kawałek. Kur! To nie to. Cholerny terminal. No wyjdźże! A co sobie będę żałował? Teraz gdzieś tutaj powinno być wyjście, tak? Chyba zaraz za tym. O, patrz jaka chmara, całe stado przyszło na wyżerkę, ale wyżerki dzisiaj nie będzie. Dobra, zawijamy się z tego poziomu. Bye bye! Poziom ukończony! Hurra! Dobra, to jest briefing na temat poziomu czwartego. I ten poziom, o ile pamięć mnie nie myli, nie jest zbyt trudny i powinno nam dosyć szybko... No, jak tak będę grał, to raczej mi to zajmie sporo czasu. Powinno w miarę łatwo i szybko pójść. O ile nie będę robił niczego głupiego. Dobra, nie ma co się wdawać. Spieprzamy stąd. Aby zmienić kierunek tych tutaj... nie wiem jak to nazwać, tych laserów, tych promieni, musimy strzelić w jeden z tych przekaźników. O, właśnie. I teraz możemy spokojnie iść na dół. Widzicie? Coraz więcej ich wychodzi. Dobra, korytarz chyba się udało. Pięknie. Kolejne życie poszło w pistu. No ale cóż, mówi się trudno. Kolejny boss, który wygląda jak... O kurczę, co to jest? Przerośnięty insekt jakiś. Kleszcz może, diabli wiedzą. Ale jak... jak być może zauważyliście, pokonanie tych bossów no nie stanowi większego problemu w tej grze. Większym problemem jest wydostanie się z poziomu, gdy alarm zaczyna brzmieć. Dobra, tędy muszę iść. 1000 kredytów i jeszcze setka u góry. No, tu mi trochę kluczy poszło. Tutaj przez te tłoki musimy się szybko przemknąć. Raz, dwa i udało się. I teraz trzeba uciekać. Kurwa, złą stronę idę. Przepraszam za słownictwo. Wyskoczyło mi. Dobra, dobra, dobra. Ajajajajaj. Pieprzony intek. Nie to chciałem. Dobra. Choć idźże dalej. Kurczę, coś mi klawisz nie działa.
Dobra. Nie wiem, czy to było mądre, czy nie, ale jeszcze mam 5600 kredytów. Dobra. I zostaje nam 2600. I możemy chyba spieprzać. Gdzie pieprz rośnie. Dobra, udało się. Dobra, tego załatwiłem. Teraz kur. I spadamy z poziomu. Dokładnie. I zjeżdżamy na poziom kolejny. Super. Panie i panowie, dwa kolejne poziomy ukończone. Dziękuję bardzo za oglądanie. I mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym odcinku, w którym miejmy nadzieję uda mi się ukończyć dwa ostatnie poziomy Alien Breed. Jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się.